Dobre, żywe spotkanie z Gwarkiem Tarnowskiej Góry, no ale trudno cieszyć się z podziału punktów. No dokładnie, myślę, że mecz mógł się podobać kibicom, którzy tutaj przyszli na nasz stadion, aczkolwiek boli strasznie ta strata punktów kolejna. Na razie to tutaj sami sobie robimy twierdzę nie do zdobycia w Cygańskim Lesie, bo kolejny mecz, punkty nam uciekają na wyjeździe, przewozimy komplety, a tutaj nie możemy jakoś tego skończyć. Miałem wrażenie, obserwując to spotkanie, że bliżsi przypieczętowania ewentualnego niedoszłego zwycięstwa summa summarum byliście w pierwszej części spotkania. No tak, dokładnie. Wydaje mi się, że w pierwszej części spotkania było więcej tej, że tak powiem w cudzysłowie, naszej gry. Gdzieś ta piłka krążyła na połowie przeciwnika po ziemi i myślę, że z tego też tworzyły się sytuacje. Natomiast w drugiej połowie ten mecz był taki bardziej rwany, że jednak było zbyt dużo przestojów i zbyt mało tych w miarę płynnych akcji, które byście gdzieś tam mogły skończyć zamieszanie w polu karnym, ponieważ Gwarek bronił gdzieś nisko, stali 6-8 zawodnikami w swoim polu karnym, kiedy już przechodziliśmy na ich połowę, więc wydaje mi się, że tylko taka gra gdzieś mogła nas doprowadzić do zdobycia tej drugiej bramki. Ostatni kwadrans gry, przynajmniej jego obraz, pozwolił sądzić, iż oba zespoły zapłaciły dość wysoką cenę za dobre tempo gry. No tak, no ale myślę, że do tego trzeba dążyć, żeby te mecze miały jakieś takie tempo, które można oglądać. Wiadomo, jest to tylko trzecia liga, dla nas jest to aż trzecia liga, no ale w tym aspekcie robimy co możemy. No, mam nadzieję, że to w końcu zaowocuje punktami u siebie. No i nie sposób nie zauważyć, nie podkreślić dość wysokiej formy Marcina Czajskiego w ostatnich spotkaniach. No to już nie mnie oceniać, ale dziękuję bardzo. Ósme spotkanie rekordzistów w tym sezonie i tylko jedno jak dotąd na zero z tyłu. No, nie wiem co powiedzieć, no trudno to dla nas jest. Na pewno trener od nas tego wymaga, żeby zagrać na zero z tyłu. Póki co, tak jak pan powiedział, udało się to raz. No, chcemy, żeby to było w każdym meczu, a przede wszystkim, żeby strzelać jednego gola więcej. No, w tym meczu znowu nam się nie udało. Myślę, że jeśli chodzi o budowanie akcji, to wyglądamy dobrze, aczkolwiek brakuje tej skuteczności. Brakowało zwłaszcza dziś kropki nad i, to w kilku naprawdę dogodnych sytuacjach. No dokładnie, prowadzimy grę, mamy tę sytuację, strzelamy jedną bramkę, no, później nadziewamy się na z nieprzygotowanej sytuacji na kontrę i tracimy na 1-1 do szatni, no i po przerwie drużyna Gwarka byli przygotowani, żeby się grała nisko i czyhała na kontrę, no i mecz wygląda jak wygląda, pod naszą kontrolą, aczkolwiek nic z tego nie wynikało. Parę dni na regenerację i akcja Ruch Chorzów. No, wszyscy chyba czekają tutaj na ten mecz, Ruch Chorzów elektryzuje, no i myślimy tylko o zwycięstwie. No, chcemy wygrać na Stadionie Niemieckim, chcemy z nimi wygrać przy dużej ilości publiczności, no i zapraszam wszystkich na mecz.